AMD wysiękowe. Wet AMD. Każda komórka naszego ciała musi jeść i oddychać. Tworzenie kolejnych warstw komórek zasłaniających się wzajemnie wymusiło na drodze ewolucji powstawanie w organizmach żywych naczyń krwionośnych. I w rezultacie ogromna ilość rzek i strumieni zasila nasze ciało. Komórki tworzące naczynia krwionośne naszego organizmu zachowują całe życie zdolność dzielenia się. Mogą powstawać nowe odgałęzienia naczyń krwionośnych w różnych zakamarkach naszego organizmu, jak konary drzew. Nowo przybyłe naczynia łatwo można dostrzec. Mogą dawać defekty kosmetyczne widoczne na skórze, ale w sercu mogą ratować niedotlenione i głodne komórki budujące ten mięsień. AMD wysiękowe wpisuje się akurat dokładnie w negatywny schemat. Nowe naczynia uszkadzają najczęściej niewielki fragment siatkówki, na którym opiera się czytanie, rozpoznawanie twarzy. Gwałtownie pojawiająca się wysiękowa postać związana z wiekiem degeneracji plamki dotyka komfortu egzystencji w pełni subtelnych detali świecie. Siatkówka oka jest częścią mózgu. Składa się z warstw komórek nerwowych. Dla niej powstało oko. Część z nich jest wrażliwa na światło. Większość komórek światłoczułych położona jest w warstwie zewnętrznej siatkówki. Pomiędzy nimi nie ma miejsca na naczynia, gdyż nie mieszczą się tam. Warstwa ta uzyskuje substancje odżywcze i tlen z naczyń, które otaczają oko od zewnątrz. W rezultacie stanowią potencjalnie bogate źródło nieprawidłowych naczyń w AMD wysiękowym. Pozostałe warstwy siatkówki unaczynione są od środka oka. Główne łuki tych naczyń są dobrze widoczne podczas prostego badania okulistycznego. Tworzą sieć naczyniową, z której mogą również powstawać nieprawidłowe naczynia. Nowo wytworzone naczynia mają bardzo cienkie ścianki, przeciekają oraz pękają. Płyn pochodzący z osocza krwi gromadzi się w różnych miejscach siatkówki. Z jednej strony potrafi rozwarstwiać ją, wygląda wówczas jak drewniana sklejka przetrzymywana w wodzie, ale może także gromadzić się śródsiatkówkowo. Wówczas siatkówka przypomina gąbkę. W skrajnych przypadkach naczynia pękają. Poza naczynia wyciekają wszystkie składniki krwi, tworząc barierę odcinającą dużą liczbę komórek wrażliwych na światło od pożywienia i tlen. AMD wysiękowe bardzo często objawia się nagle. Pogarsza się ostrość wzroku, a dominującym objawem może być zaburzenie geometrii obrazu. Jak to wyjaśnić? Komórki wrażliwe na światło są w stałym miejscu na dnie zdrowego oka. Gwałtowna zmiana położenia komórek światłoczułych w oku daje wrażenie krzywienia obrazu, gdyż mózg interpretuje taki stan rzeczy jako zmianę odległości do rozmaitych fragmentów otaczających nas przedmiotów. Łatwo dostępny test Amslera umożliwia szybkie wykrycie naruszenia relacji przestrzennych. Mniejszą ilość informacji płynącej z siatkówki mózg może interpretować jako zasłonę, szarą lub czarną plamę w centralnej części pola widzenia. Leczenie powinno być podjęte natychmiast. Czekanie jest najgorszą z możliwych opcji. Do wzrostu pobudzają naczynia przede wszystkim cząsteczki czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego. Wydzielane są przez różne komórki na skutek niedotlenienia lub stanów zapalnych. Wyobraźmy sobie te cząsteczki jako owady. Nie potrafimy skutecznie zahamować ich wytwarzania. Istnieją natomiast leki podawane do wnętrza oka, które je wiążą. Leki wychwytują te cząsteczki i po pewnym czasie wypływają z oka.
Dlatego zastrzyki z tych preparatów trzeba powtarzać. Nie należy się bać. Cały pobyt na bloku operacyjnym trwa kilka minut, a iniekcja zajmuje kilka sekund i nie jest bolesna, gdyż oko jest znieczulone. W wyniku leczenia nowe naczynia dojrzewają, ich ścianki stają się grubsze, przestają przeciekać. W rezultacie wyglądają jak konary uschniętego drzewa, z tą różnicą, że przez ich wnętrze przepływa dalej płyn. Nie da się w pełni ocenić, ile iniekcji trzeba będzie podać, aby oko skutecznie leczyć. Ale jedno jest pewne. Leki wiążące cząsteczki czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego zrewolucjonizowały leczenie AMD wysiękowego. Terapia ta stanowi gigantyczny przełom w okulistyce. Jej wdrożenie umożliwiło wielu pacjentom cieszenie się z różnorodności otaczającego ich świata.